wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Pododziały baczność, pododziały na lewo, patrz! Druhu prezesie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Dowódca uroczystości Stanisław Plewka melduje pododziały gotowe do uroczystości 70-lecia Powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kieszkowie. Pododziały baczność, pododziały na prawo, patrz! Flagę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej z okazji 70-lecia Powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kieszkowie podnieś. Pamiętajmy także o naszych zmarłych druhach. Zawsze wierni strażackiemu hasłu, Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek, mimo upływu czasu wypełnili strażacką służbę, niosąc pomoc i ratunek potrzebującym podczas pożarów oraz innych zdarzeń, o każdej porze dnia i nocy. Cześć ich pamięci. Wszystkich strażaków OSP Cieszków mam zaszczyt powitać wszystkie poczty sztandarowe, druhny, druhów i przybyłych gości z jednostek i gości zaproszonych na czele z druhem Zdzisławem Średniawskim, wiceprezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej. Te słowa uznania i podziękowania przekażcie waszym członkom rodzin, bo przecież to wasze żony, dzieci, ojcowie, matki martwią się, kiedy jesteście nieobecni, ratując mienie czy życie waszych sąsiadów, mieszkańców gminy, powiatu czy województwa. Jeszcze raz szczerze i gorąco dziękuję. W tym miejscu chcę pogratulować również odznaczonym, w tym również osobie, która otrzymała dzisiaj najwyższe odznaczenie, jakie funkcjonuje w Ochotniczych Strażach Pożarnych, jakim jest Złoty Znak Związku. Wspólnie z druhem Stanisławem Plewką miło przed Państwem reprezentować Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Miliczu. W imieniu tego zarządu, w imieniu swoim własnym, chylimy czoła w geście pamięci dla tych, którzy tworzyli tą jednostkę, którzy tworzyli życiorys tej jednostki po to, by godnie przekazać to wam jako spadkobiercom chwili obecnej i czasów przyszłych. Działa, funkcjonuje, strażacy, druhowie tej jednostki służą z pomocą innym, są do tego zawsze gotowi, często przy tym sami się narażają. Jedyne co z tego mają, to przede wszystkim poczucie satysfakcji, a czasami słowo dziękuję, które usłyszą. Dziś jest także świetna
okazja do tego, aby to słowo właśnie usłyszeli. Nie przez przypadek Ochotnicza Straż Pożarna, także ta ciężkowska, cieszy się zaufaniem, ogromnym poparciem naszych mieszkańców. Myślę, że tak jeszcze długo będzie właśnie dlatego, że taką, a nie inną postawę prezentują. Niewielu druhów otrzymało do tej pory w naszej gminie złoty znak związku, nie przez przypadek druh z tej jednostki, druh Jan Łuczek, otrzymał dzisiaj bardzo wysokie odznaczenie złoty znak związku i serdecznie mu tego gratuluję. Pozwólcie Państwo, że odczytam teraz list napisany w imieniu mieszkańców. Zarząd oraz druhowie, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszkowie. Z okazji 70. rocznicy powstania jednostki OSP w Cieszkowie składamy w imieniu mieszkańców naszej gminy najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania. Wasza bezinteresowna, ofiarna służba oraz stała chęć i gotowość niesienia pomocy zasługują na najwyższe uznanie i szacunek. Życzymy dużo satysfakcji ze społecznego działania, szacunku otoczenia, przyjaciół i sympatyków wspierających w trudnych sytuacjach oraz wielu wymiernych efektów wspólnych działań. Życzymy także spokojnej i bezpiecznej dalszej służby oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. W imieniu mieszkańców z wyrazami szacunku przewodniczący Rady Gminy Cisław Zależny, wójt, a zarazem prezes gminy OSP w Cieszkowie Ignacy Miecznikowski. Pragnę podziękować wszystkim druhnom i druhom za codzienne realizowanie niezwykle trudnych i odpowiedzialnych zadań, za ofiarność i poświęcenie na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Dziękuję również za godne uznania profesjonalizmu podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Dzisiaj bardzo uroczyście obchodzimy 70-lecie tej jednostki. Świadczy o tym, że zaraz po wojnie, kiedy państwo polskie przejmowało te ziemie, wasi dziadkowie i ojcowie dokonali wielkiego dzieła. To był wielki trud i wielkie poświęcenie i wielki wysiłek. Teraz ten trud i wysiłek przejęliście wy. Ten wysiłek i honor ratowania życia ludzkiego i mienia, naszego mienia, tej gminy, powiatu, i tak jak jesteście dumą i chwałą swoich rodzin, swoich sąsiadów i społeczeństwa tej ziemi. Podkreślam to też z wielką dumą wtedy, kiedy widzę, że w waszych szeregach jest młodzież. Komendanta powiatowego PSP, wójta gminy Cieszków, przedstawiciela Banku Spółdzielczego i naszego księdza proboszcza. Honorowe statuetki wręczy naczelnik OSP w Cieszkowie, druh Ptak Sebastian. Dziękuję za zakończenie uroczystości 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszkowie. Rozkaz druhów.